Hej, hej, witajcie z tej strony Sedu, a jakby kto inny, nie? Znowu on, ja pierdzielę. W każdym razie, witajcie w kolejnym odcinku z Dying Light. Kontynuujemy sobie poprzedni odcineczek z zadaniem. Mamy znaleźć antenę. Dostaliśmy zadanie. Jesteśmy w zasadzie w tym momencie takim chłopcem na posyłki Raisa. Mamy znaleźć sobie antenę i ją aktywować. W zasadzie kilka ich, ale myślę, że. Aha, bo tu nie mogę wybrać broni, bo jestem w tym bezpiecznej strefie. Okej, moment, no moment. To zwiększyłem sobie trochę czułość. Ale. Tu jest kurczę ten. Moment. Pani poczeka w kolejce. Chwilę, moment. No właśnie. Ej, ona ma klucze. Tam jestem wielki, się smaży i nic mu to nie robi. No coś jest. Tak. Nie, wiecie co, muszę jednak zmienić tą czułość. Okej, teraz powinno, no właśnie, znacznie lepiej. Pytanie, czy ja mam. Mam ołotowa, jeszcze jednego, bo jeszcze jednego mam. Proszę podpal się, proszę podpal się, proszę podpal się. Chyba nie bardzo, co? Ty, dziadzie jeden. Ole mu przy. Puszczaj! I ja pierdzielę, nie mam życia. Kurde, może ten scyzorykiem damy radę, bo przecież facet mnie to rozgromi zaraz. Dobra. Co to było? Wyleciał przez drzwi. Co? W sumie olać tego dużego, ja chcę zobaczyć co tam jest. To jest jeszcze jeden, no po prostu pięknie. O, dobra, to nie był dobry pomysł, to nie był dobry pomysł. Co tam jest? Aby to było wyłączyć. Miejmy nadzieję, że oni. Aha, bo tu można to wyłączyć. I wtedy można sobie tędy ładnie przejść. Ale. Aha, to jest zejście gdzieś. Kanały. A, olać. Dobra. Znowu nie wykonamy zadania. Będę tak latał, gadał. To pierdoła. Karim, jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku u podstawy nadajnika znajdziesz łącznik. Okej. Dobra, zacznijmy działać. Aha, tu mamy bydlaka jednego wielkiego. Na dachu jest jeden. A, koleżanka zrobiła sobie śniadanie. Jest ten budynek. Lara, przydałby się ten mołotow teraz. Tu mamy. Ciekawe, czy oni mnie słyszą. Ja wiecie, co zrobimy inaczej? Chciałbym go tu zwabić, ale najpierw pozbyć się tych małych pierduśników. Lara tu się zleci ich. Leś ty paskudna. Jasny więc. Nie. Ale się narobiło, ale burdel, ale Saigon, ja pierdzielę. O, ja pierdzielę, o, ja pierdzielę. A da się to włączyć? Włącz. Tu, kolega. Tu. O, tak jest, smasz się. Ale ich tu się narobiło, ja pierdykam. Pierdzielę was. What the fuck? Otwieraj. Bo jakiś zarażony popapraniec z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie zżygał. To cię tłumacz. No, kolego, ej, bo mnie tu coś. Zaraz. Czy ja mogę go jakoś z daleka? Mogę? Tu pluje przecie, no bez jaj. Chodź na to gnoje, ty paskudny. Aleś ty paskudny. Blech.
mnie skubany przestraszy. Oh fuck. Dobra, przydałoby się to włączyć wreszcie. Podoba. Otwieraj. Czemu tu ich tak dużo jest? Dobra, trzeba ich po kolei wyciachać, bo przecież... No, niżej wreszcie. Dobra, scyzoryk. Ja pierdzielę, jaki Saigon. Oh fuck. Ten prąd tu jest włączony? Nie. Masz się, gnoj. Chyba to ci za dużo nie robi, co? Ty z gumy jest. Ale gnoj. Ju jeden tu. Dobrze, zrobimy inaczej. No, czemu tu wybuchnąć się nie chcę? Dobra, mam cię gdzieś. Czy on stoi pod słońce tego razi? Podnosi się. No nareszcie. Ale jazda. Zobaczcie tu mój Skype. Się o mnie przypomniało, wybaczcie. No, come on. Oj, bo zacznę się bawić z wami kapciem. Skąd was tu tyle? Come on, przed chwilą tu nikogo nie było. Da się to zamknąć? Dobra, gdzie to jest? Włączaj, kręć. Włączaj. Co? To nie koniec? Fuck! Jasny gwint. Dobra. O bez jaj. Moment, jak ja mam się tam dostać? Samolot. Zrzut kolejny. Ale dobra, olesny zrzut. Zaraz, tędy nie przejdę. A jednak przeszedł. Okej. Jak ja tu mam wejść? Czekajcie, zmienię sobie czułość na chwilę. Okej, teraz już lepiej. Nie wiem, po tej kracie? Po tej kracie raczej nie wejdę. Bez jaj, no. Jak ja mam wejść na tą antenę? No bez kitu. Wiecie, tam jest... Po tym słupie to ja się raczej przecież nie wejdę, prawda? No właśnie. Czekajcie, bo coś mi się... To mi się tu nie zgadza teraz. No spokojnie, poczekajcie moment. No, przylazłem tu do środka, tak? I teraz jak mam stąd wyjść? Okej, wyszedłem. I teraz, żeby tam się dostać?
Aha, no tak, teraz się złapał, no dobra. Aj, kryj. No nie, czy ja tam mogę? Może tędy przejdę? Jest tam coś? Może tędy? No to jedyna droga tylko tam, tak? Okej. To jest chyba drabina, tak jest, zgadza się. Okej. A teraz jak? Będzie kolejna? Aha, no tak. Wejść. Okej, tu do tego nie doskoczę. Ale tutaj już tak. Okej. Jak tam jest wysoko, jasny gwint. Aha. Teraz się złapał. Wykradzę zrzut. Ach, cholera z tym zrzutem. Krej, nie rób mi takich jaj. Się nie dziwię, że tu nikt nie chciał wchodzić na to. Tak, oczywiście, no niech jeszcze niech się jeszcze rozpierdzieli. W życiu bym czegoś takiego nie zrobił. No chyba, żeby mieli mi odciąć rękę. Podobne coś jak w Far Cry'u, te drabinki. Okej. Jakbym teraz stąd... Jakbym teraz stąd spadł. Jeszcze wyżej? Nie, jest przy kasie. Ale tam jeszcze wyżej można wejść. Karim! Ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma tu czego włączać. Cholera. Tego się obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko stąd. Żarty sobie robisz? Kieruj się na wschód. Zobaczysz ją. Ja, czekajcie, to można wejść na górę. Co tam jest ciekawego? Tutaj mamy... O, fuck. Nie. Spokojnie. Ach, come on. Dobra, jeszcze raz. Jest ciekawe. No bez jaj, sznurek. Come on. Laga. Jeszcze jakaś torba. Bardzo miło z ich strony. Ale teraz by się przydał. Jakie mam stąd coś? No dobra, na pewno nie tak. Na pewno nie tak. O, fuck. Jak ja mam się tego złapać teraz?
Przecież jak ja tam spadnę. Nie wiem, na czym ja wylądowałem, ale na czym definitywnie wylądowałem. Na dół, krajnie. Nie do góry, no come on. A pierdziele to. Skaczę. Uwaga, skaczę. Dobra. Pierdykam, więcej nie wchodzę na takie rzeczy. Okej, okay, może to schronienie jeszcze jedno wyswobodzimy. Oni zaczynają mieć broń przy sobie. Kito. No, ty gnoju. Dobra, tam jeszcze jeden idzie. No, padajże. Dobra, co, ja to pierdzielę. Spróbujmy tą strefę. No, już coś tego. Aha. Ale mamy jakieś niewykorzystane punkty umiejętności, zaraz się tym zajmę. W zasadzie czemu by nie teraz? Umiejętności. Poziom przetrwania, poziom siły. Okej, okay, co my tu dawaliśmy w ogóle? To jest trzenie, oszczędzanie broni. Nauczy się lepszego wykorzystywania broni, broń do walki wręcz, wolniej traci trwałość, a tu? Silny cios, który zadaje ogromne obrażenia, ale zużywa więcej wytrzymałości, przytrzyma i pół siły w życiu. No i trzeba wykonać mężny atak. No dobra, weźmiemy sobie to. Aha, no faktycznie, dobra, wiedział. Tam biegnie za mną. Ach, ty. O! Leżym burdelu narobił. Znowu, kurde, znowu się wpierdzieliłem w burdel. Znowu w burdel. Kurde. Fuck. A pierdziele. Tamto pomieszczenie, znaczy tamtą cholera. No. Gdzie to zwyśle? Tamtą strefę bezpieczeństwa. Ej, no come on. Nie wiem, czy ja jestem ślepy, czy co? Okay. Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi: zginiesz paskudną śmiercią. Super, po prostu pocieszyłeś mnie, facet. Ja pierdzielę. Z rurka, ale tu coś jest. Paryzujące grzybki? The fuck? Mniejsze. 250 metrów, no to mamy kawałek. O, poziom zwinności, zobaczmy co. Ej, dlaczego ja klikam cały czas escape? Umiejętności, poziom zwinności. Okej, okay, co my tu mamy? Co to jest? Rzut judo. Okej, okay, a to? Adept parkouru. Okej, okay, a to? Aha, a to? O, właśnie, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że tak. Regeneracja zdrowia. Zawsze się przydadzą. Okej. Okay.
Pytanie, czy tędy przejdę. Zaraz jakimś murem znowu jestem. No bo jakiś... Ja pierdzielę, czy tu nie ma po prostu... To miasto jest tak uściślone, tak wszystko jest... No to slums. Doskoczy, 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 gówno nie doskoczy. O, jedno. Nie chciałbym tam spaść. Dzień dobry panom. Stacja. Tylko czy coś na tej stacji jest? Mamy już w zasadzie 60 metrów tylko. To jest dziennik bojowy. Że jest tam. Okay, może tędy się uda. Jakoś. Bo jakoś. Ale może się uda. Może nie będzie tragedii. Okay, tylko przez ten mur to ja pewnie nie przejdę. I tędy też się pewnie nie wespnę. Chociaż może. A tak jest. Okay. Karim, jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. No! Ale mnie zastraszył. Dobra, mamy kawę, alkohol. Ja z latarką załączam. Nie wiem, czy to się pyłem dostanę. Już widzę wejście. Okej. Czego kurwa chcesz? Tam wejdę, wiecie o tym? Muszę się wspiąć na wieżę. Na jakiego wała chcesz to robić? Raiz mi to zlecił. Raiz? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raizowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa, nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź, idź. Znowu wspinaczkę, co? W dupie mam, że ktoś słyszy. Christoph, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wśród żywy. Tato, to są mordercy. Tak, to mordercy. No i pracujemy dla nich. Jesteśmy przez to bezpieczni. Za dużo myślisz, jadaczku, Christoph. Zacznij używać łba, bo nas obu tu pozabijasz. Zaraz do tego otworzyć, co? Wyśmienić. Się kawałek wejść. Teraz gdzie? Okej. Powoli, powoli. Dobra, to jest już drabina otwarta. Znowu jest zamknięta i przydałoby się tędy. Teraz być może na to. Mam nadzieję, że warto było się wspinać. Ja też mam taką nadzieję, bo nie... Ach, fuck. Chyba jedyna możliwość to wejście tutaj. Okej. A, chyba nigdzie indziej się nie da, no właśnie.
cholera, gdzie teraz? Wyżej się nie da. Też się nie da. Może tu? Nie! Szlak by tu trafił. Czekajcie, bo jeśli tu wejdę tędy... Może tam wystarczy doskoczyć po prostu. No właśnie. Piętro wyżej? Nie. Trzeba tu przejść. Czy to już jest niżej? Znowu gdzieś tam się ładuje do góry niepotrzebnie. Fuck! Dobra, teraz jak się stąd schodzi? Tak, nie. Dobra, gdzieś tu powinna być skrzynka, jest. Przekaźnik jest w porządku. Oby było warto. Hej Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz jak wrócić, nie? No wiem. Wiem. Okej, słuchajcie, myślę, że 27 minut odcineczek w sam raz. Będziemy się żegnać. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Zostawienia po sobie komentarza, łapki, do subskrybowania. Strasznie motywuje do dalszej pracy. I cóż, no widzimy się chyba w kolejnym odcinku. Hej, hej.